Oh baby, I love. Hej, mam dzisiaj dla Was haul lumpeksowy i ten haul lumpeksowy już tak długo czeka, słuchajcie, na nagranie, że niektóre z tych rzeczy, a raczej chyba większość, będzie bardziej letnia. Mam nadzieję, że nie zrobi Wam to różnicy i obejrzycie z chęcią ten film. Ja z chęcią je pokazuję, bo uwielbiam nagrywać haule lumpeksowe i uwielbiam chodzić do lumpeksów, jak wiecie. Także jeżeli jesteście zainteresowani, co tym razem złowiłam i upolowałam, to zapraszam do oglądania. W tym momencie mam na sobie i bluzkę zakupioną w lumpeksie i spodenki, ale spodenki, zaraz przejdziemy do spodenek, muszę obniżyć aparat, wiecie, to cała konstrukcja. Także co do bluzki, słuchajcie, ona jest ciut na mnie za duża, może tego tutaj tak nie widać, aczkolwiek jak wezmę tak tutaj palcem, no to mam sporo luzu, ale jest tego plus taki, że za chwilę pokażę Wam spodenki na dole, które są z kolei mocno dopasowane, tak krótko rzecz ujmując. I ta bluzka z racji tego, że jest właśnie taka szeroka, luźna, fajnie maskuje tu i ówdzie to, co ma maskować, także nie narzekajmy. Tutaj troszeczkę jak się oddalę, to możecie zauważyć albo i nie. Może wcale tego nie wiedzieć, tylko ja to widzę, że no ma tutaj taki luźny ten rękaw, no i ogólnie, że jest taka luźna. Jak widzicie, ta bluzeczka jest w stylu takiej hiszpanki, coś takiego. Ma tutaj taką wyraźną falbanę po jednej stronie i ta falbana jest też z tyłu właśnie. Plecy są bardzo mocno wyeksponowane, bardzo mocno wycięte. Żeby nie świecić golizną, to sobie rozpuściłam trochę tutaj, wiecie, włosy, żeby nie było. I bluzeczka jest troszeczkę w takim stylu boho. Coś takiego, tak mi się kojarzy. Kosztowała zapewne kilka złotych, bo jest bardzo leciutka, a za całe te zakupy zapłaciłam bodajże 68 zł, tak mi się wydaje, bo to były ostatnie zakupy, jeszcze jak byłam w Polsce kilka miesięcy temu. I rękawek jest zakończony taką koroneczką, falbaneczką. Cała bluzeczka jest biała, taka zgaszona biel, motyw kwiatowy. Kwiatki są czerwone i takie miodowe. No urocza jest moim zdaniem ta bluzeczka. W pierwszym momencie jak ją zobaczyłam, w ogóle w lumpeksie, słuchajcie, ona była nowa i było ich kilka z metkami i po prostu wybrałam najmniejszą, bo były jeszcze większe. Także wzięłam, chapnęłam szybko tą najmniejszą i tak ona się właśnie prezentuje. No uważam, że na lato czy nawet na jakąś imprezę jest bardzo fajna. Co myślicie? No nie wiem, mi się już teraz spodoba, przekonałam się do niej. Więc przechodzimy teraz do dołu, do spodenek, zaraz Wam pokażę, co tutaj trzeba zamaskować tą bluzką i co ona właśnie tak fajnie przykrywa. Mam nadzieję, że się nie przerazicie moimi paruwami. Śmieję się teraz. No, do najzgrabniejszych nie należy, ale wiecie, no trzeba jakoś funkcjonować, jak się jedzie w czasy, gdzie jest 30 parę stopni, nie będę się cisnęła w czarnych rurkach. Więc bardzo się cieszyłam, jak zobaczyłam te shorty właśnie w lumpeksie. Są one typowo niebieskie, taki jeansowy kolor. I fajne jest w nich to, że one nie są bardzo krótkie, więc wiecie, troszeczkę te uda jednak wysmuklają. Te uda nie przecierają się, tu nie wygląda to jak baleron jeden wielki. Także tak. A, i słuchajcie, coś Wam pokażę. Nie zapinają się, bo mądra Paulina, nie zobaczyłam, że po prostu jest uszczerbiony zamek i po prostu się nie zapina, więc tak naprawdę na urlopie nosiłam je do chyba dwóch bluzek, tylko dwa razy miałam je na sobie, do tej i chyba jeszcze do jakiejś jednej takiej luźniejszej, dłuższej, no bo wiecie, no jednak musi być zakryty ten zamek, żeby nie było tego, no widać, żeby nie było przypału, także tak się prezentują właśnie te szorciki i też były za kilka złotych. No wiecie, jeans jest troszeczkę bardziej ciężki niż taka lejąca bluzeczka. No teraz w przybliżeniu możecie zobaczyć, że ona jest naprawdę luźna, ten rękaw też ma taki dosyć luźny, ale powiem Wam, że mimo tego, że jest ten długi rękaw i że jest taka dosyć długa, to była bardzo zwiewna i nawet jak było 30 parę stopni, to nie przeszkadzał mi ten rękaw, o dziwo, naprawdę, bo myślałam, że będzie mi w niej za gorąco, a było akuracik. I to jest właśnie ta druga bluzeczka, którą nosiłam do tych shortów i jest ona taka, to nie jest ani biel, taka złamana biel bym powiedziała. Tutaj z wycięciami na ramiona, na grubszych ramionczkach i to jest taki szary melarz, biała w taki szary melarz, ale powiem Wam, że tak jak dobrze się w niej jako tako czuję, bo jest bardzo luźna właśnie i zasłania tutaj
co ma zasłaniać w tych spodenkach. Tak, powiem wam, że jak potem Kamil robił mi jakieś tam zdjęcia i widziałam siebie w tej koszulce na zdjęciach, to nie bardzo, w sensie bardzo mnie poszerzała, jest taka workowata, bardzo luźna, mimo że się dobrze w niej czuję, bo jest właśnie luźna i swobodna, znaczy ja się czuję w niej swobodnie, o tak, to powiem wam, że no tak średnio, nie wiem, co uważacie, bo na zdjęciach no wyglądało to tak nieciekawie, jak w takim worze wyglądałam po prostu i taka bezkształtna. I nie mówię wam film znowu, akurat przy tej bluzce, słuchajcie, jest obcięta metka, więc wam nie powiem, ale zaraz zerknę na tamtą poprzednią i wam powiem, skąd ona była. Tymczasem już się nie rozgaduję i przechodzimy do następnej rzeczy. Zacznę od firmy tamtej bluzeczki, bo potem zapomnę na bank, bo siebie znam. Więc tamta bluzeczka była z New Looka, ta w kwiatki. A ta, którą mam aktualnie na sobie, jest z Tesco, z tej serii FNF. Nie wiem, czy to jest seria, czy po prostu te ciuchy w Tesco to jest FNF. I jest to bluzeczka na 3/4 rękawek, w paseczki biało-czarne, jak widać. Tu z przodu ma takie krzyżowanie, co ją troszeczkę wyróżnia i nie jest już taka zwykła. Ma fajną długość do połowy pupy i do tego mam założoną też spódniczkę z lumpeksu właśnie. Zwykłą, czarną, ołówkową spódniczkę, którą zaraz wam pokażę, po prostu obniżę aparat. I uważam, że w tym zestawieniu wygląda to bardzo fajnie, chociaż najbardziej lubię nosić z takimi body, nigdy nie wiem, czy to się odmienia, czy nie. Spódniczka z bluzką prezentuje się tak. Tak jak mówiłam, zwykła czarna ołówkowa spódnica do kolana. Nie wiem, czy tu to zobaczycie. Mam do tego kozaki ubrane. Nie wiem, czy tą długość tak widać, czy nie widać. Wiecie co, może spróbuję jeszcze troszeczkę oddalić aparat i wam pokażę, bo nie wiem, czy tutaj się mieszczę w końcu, czy się nie mieszczę. Mam nadzieję, że nie będzie teraz za ciemno z kolei. Więc tak się prezentuje spódniczka z bluzką. Może ten zestaw, znaczy wiecie co, podoba mi się, ale nie należy do moich jakichś takich ulubionych, tak można powiedzieć, bo wydaje mi się, że trochę tak babcinie to wygląda, nie, no nie wiem, same ocencie. Tak to wygląda, do kozaków, też nie wiem, czy to kozaki widać, czy nie widać. Z tyłu ma, słuchajcie, zameczek taki złoty na pupie. I u góry ma gumę, która fajnie tutaj wszystko zbiera. Także no jest dopasowana. Ale ja takie spódniczki akurat lubię i one jakby pasują do mojej figury, bo niestety albo stety, nie wiem, ja nie mogę nosić spódniczek, które są rozszerzane w dół, bo jeszcze bardziej mnie to pożerza. A jak widać, nie jest to już potrzebne mi. Więc tak to się prezentuje. I tak myślę, że teraz po prostu będę zmieniała góry, a spódniczkę cały czas zostawię, także teraz was już podnoszę do góry w końcu i będziemy sobie mierzyły góry. Bluzeczka z firmy Krzak i nawet nie wiem, czy to w sumie nazwać bluzką czy podkoszulką, bo nie czuję się na tyle dobrze jeszcze, żeby ją nosić tak samodzielnie jako bluzkę, więc po prostu będę ją nosiła pod coś, bo tak jak widzicie, no jest ona dosyć dopasowana i w rękawkach, no jeszcze w rękawkach to ujdzie powiedzmy, ale tutaj jest mocno dopasowana. No i tak po prostu się czuję, wiecie, trochę ściśnięta i no niekomfortowo, więc będę ją nosiła jako podkoszulkę. Jest ona, już mówiłam, firma Krzak, nie mam pojęcia, co to jest. U góry jest wykończona bardzo ładną taką koroneczką. Delikatną, jest bardzo przyjemna, milutka. Bluzka jest z przyjemnej bawełny, ale to jest taka właśnie taka podkoszulkowa bawełna. Wiecie, jak w sklepie z bielizną kupujecie takie podkoszulki bieliźniane, to jest coś w tym stylu. Nie dałabym sobie ręki uciąć, że to właśnie nie jest taka podkoszulka typowo pod coś, a nie jako bluzka samodzielna. Ale tak czy siak mi się podoba. Oczywiście czarna. Nie no, ale wiecie, takie basiki, już się powtarzam, setny raz, się przydadzą do wszystkiego i nawet pod marynarkę, czy pod jakąś ładniejszą, nie wiem, czy katany, czy bluzę nawet, tylko taką bardziej w eleganckim stylu. Tutaj wystawić sobie tą koroneczkę, uważam, że bardzo fajnie to wygląda. Sweterek, którego ani razu nie miałam jeszcze na sobie, naprawdę, a już kilka miesięcy chyba minęło od tego, jak byłam z mamą w tym lumpeksie. Jest to sweterek zwykły, klasyczny z Esprit, chyba tak się czyta tą firmę. Siwy, dosyć cieplutki, mimo że nie jest gruby, ale jest taki ciepły, przyjemny do ciała. Jak widzicie, z dekoltem serek, tu ma takie delikatne logo, nie będę się przybliżać, bo jak widzicie, światło mi się gubi.
ma delikatne logo i po prostu jest zwykłym, takim klasycznym, siwym, jasno-siwym sweterkiem. I też go jeszcze nie nosiłam, bo nie wiem, wydaje mi się, że wyglądam grubo po prostu, jakoś nie wiem. Cały czas mam takie w głowie, że najlepiej mi w czarnym, w ciemnych kolorach i się jakoś tak nie mogę przemóc. Nie wiem, doradźcie się tak od serca, zawsze się was pytam, żebyście mi doradziły, tylko tak szczerze. Więc tak się prezentuje ten sweterek. Fajne, że ma rękawki dopasowane, bo często te rzeczy z lumpeksów są takie, nie chcę powiedzieć, że za duże, ale ani że źle uszyte, tylko po prostu na przykład tu wszystko fajnie przylega, albo pasuje na was, a rękawy są jakieś rozszerzane, albo za luźne po prostu, a to są fajne, dopasowane i ten sweterek w ogóle wygląda jak nowy. Naprawdę, nie mam nic mu do zarzucenia, to mi jakiś stanik odpada. Odstaje, bo miałam do tych bluzek i mam ten bardotkę. Także tak to się przedstawia. I na koniec zostawiłam taką moją perełeczkę. Uważam, że jest to najfajniejsza rzecz z tych zakupów. I są to czarne, zwykłe body z New Looka. No ale nie do końca takie zwykłe, bo mają tutaj falbany. Czyli to jest taka hiszpanka z powiewającą falbaną. Na długi rękaw są te body. I to jest właśnie taki mój ulubiony zestaw z tą spódniczką. I nie wiem, czy mówiłam, że z New Looka? Chyba mówiłam. Tak się one prezentują. Z tyłu tak samo są wycięte. I po prostu zwykłe, klasyczne, czarne body. Zapinane wiadomo gdzie, jak to body. Także tak, kochani, to by było na tyle w tych zakupach. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, że ciuchy wam się podobały. Napiszcie, w czym najlepiej wyglądam i w czym najgorzej wyglądam, bo wasze rady i wasze opinie sobie bardzo cenię i biorę do serca, bo wiecie, jak ktoś patrzy z drugiej strony, to widzi czasami rzeczy, których my sami nie widzimy i fajnie jest posłuchać tak drugiej osoby, która szczerze od serca doradzi. Także jeżeli filmik wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie kciuku w górę, już zaczynam faflunić, bo jest późno, sorry. I o komentarzu nie zapomnijcie, tak właśnie to chciałam powiedzieć, bo już mówię, jest późno i zaczynam mamrotać. I wpadajcie do mnie na Instagrama i na Facebooka, zapraszam was serdecznie. Tu macie wszelkie info i w opisie zawsze też zostawiam dane kontaktowe do mnie. Także tak, kochani, za niewielkie pieniądze można się fajnie ubrać w lumpeksie, tak ja uważam. Już czekam, aż wrócę do Polski i znowu coś upoluję, może takiego bardziej jesiennego i zimowego. Tymczasem się z wami żegnam, przesyłam gorące buziaki i do następnego. Buźka!